Przyszedł czas, kiedy Twardowskiemu zachciało się ożenić. Wybrał sobie mieszczkę krakowską miernego stanu, ale fertyczną, Iliczka Gładkiego, którą znęciło jego bogactwo. Z początku zaczęła się z nim droczyć. Najpierw zamknęła jakieś stworzenie we flaszce z zielonego szkła i powiada: co to za zwierzę? Robak czy wąż? Kto to odgadnie, będzie mój mąż. Twardowski miał diabła jako doradcę i wiedział o wszystkim, co się gdzie kryje. To też zawołał od razu: to pszczółka, waćpanno, to pszczółka. I zgadł. Ona jednak postawiła mu nowy warunek. Chcę, żebyś mnie, wasza miłość, przewiózł łodzią po Wiśle, ale tak, żebyśmy jechali pod prąd, bez żagla ani wioseł. Zgoda! Zawołał Twardowski i powiózł ją tak w stronę Tyńca. A ludzie podziwiali spod Wawelu tę jazdę. Na tym się jednak nie skończyło, bo ona zażądała jeszcze czegoś nowego. Chcę być kramarką na krakowskim rynku. Zbuduj mi tam domek, żebym miała gdzie sprzedawać garnki. Twardowski podkręcił wąsa, z uśmiechem wziął ją za rączkę i wprowadził pod sukiennicę. A tam stał już przygotowany dla niej domeczek z wypalonej gliny. Przed nim na półkach i na ławach rozstawiono garnki i garnuszki, donice i miski, i dzbanki, i dwojaczki. Wszystko śliczne, podlewane, w kogutki, lelije, w kocie pazurki, w sosenki, w różyczki. Teraz już zgodziła się zostać żoną Twardowskiego. I od tej pory zaczęły się psoty. Siedzi sobie Twardowska na krakowskim rynku, plotkuje z kumoszkami i garnki sprzedaje. Kupujących nie brak, bo straganiarka urodziwa, a towar wyborny. Wtem wjeżdża na rynek okazała kolasa, a w niej pan Twardowski przy szabli, w kontuszu i żupanie, w kołpaku z piórem i w czerwonych butach. Aż łuna od niego bije. Przed nim dwaj hajducy drogę torują. Myślałby kto, że to hetman jaki albo wojewoda na Wawel jedzie do króla jegomości. Wtem kolasa przystaje obok straganów i Twardowski klaszcze na czelać. Ci rzucają się na stragan pani Twardowskiej i nóż tłuc pałkami, nóż rzucać na ziemię garnki i misy, nóż deptać po nich obcasami. Twardowska w krzyk, w lament, a mąż wygląda z kolasy i śmieje się do rozpuku. Nie płacz, woła, jutro ci sprawię piękniejsze. Tak się to z żoną przekomarzał. Ale dobrze z sobą żyli, tylko dzieci nie mieli. Ludzie szeptali, że błogosławieństwa Bożego brak temu stadłu. W czary Twardowski nie wtajemniczał żony. Miał na czary komnatę osobną, sklepioną, na ciężkie wrzeciądze zamykaną, w niej foliały, butle przeróżne i palenisko. Nikomu zachodzić tam nie pozwalał, oprócz jednego ucznia zaufanego. A i ten nie do wszystkich sekretów był dopuszczony. W owej komnacie Twardowski ważył tajemnicze zioła, sporządzał drakwie i maści. Prócz tego, jak powiadają, złoto nawet wytapiał. Jego sława lekarska rozeszła się szeroko. Z całej Polski zjeżdżało się do niego po radę na przeróżne choroby, czasem nawet przez granicę czeską albo węgierską. Przetoczyła się kolasa wioząca kogoś, kto jego rady potrzebował. Twardowski od jednych brał pieniądze za leczenie, od innych nie brał. Jak się zdarzyło? Naprawdę to tych pieniędzy nie potrzebował. Miał ich od czarta, jak piasku. Szeptano też, że umie wywoływać dusze zmarłych. Miał lustro z polerowanego kruszcu, w czarną dębową ramę ujęte. W tym lustrze ukazywały się różne dziwy. W nim też oglądali nieboszczyków tak, jakby ci jeszcze żyli. Czasem Twardowski potrafił wywoływać ducha zmarłej osoby, nawet bez lustra. Także ukazywała się na chwilę pośród żywych. Właśnie w tym czasie zmarła królowi umiłowana małżonka, piękna Barbara Radziwiłłówna. Zygmunt August nie mógł pocieszyć się po tej stracie. Wychudł, pobladł. Obawiano się o życie młodego króla. Zwierzył się kiedyś dworzanom, że dałby nie wiedzieć co, byle mógł choć przez chwilę zobaczyć ducha Barbary. Dworacy sprowadzili wróżów, obiecali im wspaniałe nagrody, czarodzieje próbowali rozmaitych zaklęć i sztuk. Wszystko na próżno. Wtem zjawił się niewołany mistrz Twardowski.
Obawiano się wzywać go z powodu jego konszachtów z mocami piekielnymi, ale kiedy przyszedł i oświadczył, że gotów jest ukazać królowi jego zmarłą małżonkę, Zygmunt August koniecznie chciał go wypróbować. Twardowski ostrzegał króla. Miłościwy panie, gdyby wasza królewska mość poruszył się z miejsca albo wyrzekł bodaj jedno słowo, nie ręczę za życie waszej królewskiej mości. Król obiecał zastosować się do tej przestrogi. Jakich zaklęć, czarodziejskich narzędzi i magicznych figur użył Twardowski do pomocy? Nie wiadomo. Dość, że podobno z mroków komnaty powoli wystąpił cień młodej zmarłej. A króla ogarnęło takie wzburzenie, taka żałość, że zerwał się z fotela i chciał podbiec do zjawy. Twardowski ledwo zdążył przytrzymać króla za ramiona, ale cień Barbary rozwiał się natychmiast. –